Sprawa Danieli Kowalskiej do dziś pozostaje niewyjaśnioną, chociaż do tragedii doszło w końcu w celach 80. Najprawdopodobniej podczas powrotu do domu, kiedy jest już w pobliżu posesji, 18-letnia Daniela zostaje przez kogoś zaczepiona. Co się takiego dzieje, że wcześnie rano, już kolejnego dnia. Znalezione zostają jej buty, podręczniki szkolne, a w pobliskim jeziorze ze skrępowanymi chusteczką materiałową rękami odnalezione zostaje jej ciało. Po więcej, zapraszam na kanał Krymikrąg na YouTube i Spotify. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.